Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Going Mobile. Możliwe, że jest to już niestety ostatni odcinek, bo nie jestem do końca pewien, ile nam jeszcze zostało. I ja tu sobie kupię parę rzeczy. W sumie mogę wszystko kupować. Poza defragmenterem, cokolwiek to jest. Więc kupmy sobie Gravity Bomb. Kupmy sobie mini rakietę. Tak. No i chyba możemy już wracać. Tylko pytanie teraz, jak się wraca. 0? Nie. 9? Nie. 7? Nie. Space? Nope. I znowu muszę to. Po prostu nie cierpię tego. O. Dobra. Więc chodźmy teraz do... A nie, wiesz co? Zobaczmy sobie na arenie. Mikro alej, okej. Dobra. Więc głównie walka na arenie polega na tym, że musimy zabić określoną liczbę przeciwników, tudzież zniszczyć. I tak, to jest właściwie tyle. Nic specjalnego zbytnio. Są też jakieś dodatkowe wyzwania typu, że nie możemy dostać obrażenia, że spada nam cały czas życie. Ale to na serio, jak wiecie co robić, to nawet jeżeli przez chwilę nie będziecie ogarniać, to i tak easy i zrobicie to bez problemu. W każdym razie ja przeszedłem wszystkie misje bez problemu i skoro ja mogę, to wy jeszcze bardziej. Bo wiecie, jak z moim skillem jest. I ogólnie, jeżeli to będzie ostatni odcinek, to znaczy, że w przyszłym tygodniu już będzie Ratchet Gladiator HD. I nie bójcie się ci, co wiedzą, jak HD wygląda. Cutscenki będą wzięte z wersji na PS2. Jej. Wygrałem. Aż muszę zobaczyć, co jest przypisane do tego. Options. Zobaczmy. Keyboard. Aha, F2. No, fajnie się teraz dowiedzieć właściwie. F2. Lel. A coś bliżej nie można było? Dobra, weźmy wreszcie z srebrnej diody. No i przejdźmy to, kurde, bele. Zanim się z tym. Bodajże już zebraliśmy cały Beheister, który nam Al kazał zebrać. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywało. Prawdopodobnie będzie coś jak... nie wiem... Było kiedyś takie anime, tudzież kreskówka Code Lyoko i tam było bardzo fajnie to nazwane. Materializer to prawdopodobnie będzie coś w ten deseń. W Code Lyoko było coś takiego, materializacja, bo fabuła Code Lyoko... O, teraz mówię na temat anime. Była taka, że dzieciaki chodzą do wirtualnego świata przez pewne kapsuły i muszą chronić świat i później się materializują w tych kapsułach. Bardzo mi się podobał ten serial. Anime, już dobra, będę mówił anime. Chrzanić. Ludzi, którzy myślą, że to nie jest anime. Jeżeli myślą, że to nie jest anime, to sorry, to jest moja opinia, że to jest anime. No i po prostu bardzo mi się podobał to anime i było fajnie. Wytłumaczyłem to dla tych po prostu, co nie wiedzą. A jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, że wie. O, albo oglądał, to też jest dobre. Bo teraz się wracają, bo tam była śrubka. Tak, wiem, że miałem ich nie zbierać, ale to jest silniejsze na mnie. To jest po prostu chora satysfakcja z tego, jak zbieram te śrubki. 15 z 30. Mam połowę. Lel. Coś chciałem powiedzieć. Piłem kolę. I jak na razie jestem normalny. Aż dziwne. Ci co pamiętają czasy, kiedy robiłem jeszcze Let's Play Raymana dwójki, to powinni wiedzieć, że kola to nie jest mój najlepszy. To jest jak dla mnie narkotyk. Narkotyki. Don't try drugs, kids. Dobra, gdzie mamy iść? Tutaj chyba.
ja sobie pójdę tu. Ja sobie pójdę tu, bo tam są fajne rzeczy. Jest fajnie. Ale mnie boli ręka od naciskania tego keypada. Nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Dlatego chciałem skonfigurować kontroler i chyba już go dwa razy konfigurowałem tak, żeby było ładniej, dobrze i fajnie. Ale no za każdym razem to... Mówię wam, nie polecam tego emulatora, nie wiem czy jest jeszcze jakiś emulator gier jawowych napisanych w Jawie na stare telefony, bo ten emulator to jest jedyny jaki znalazłem. Ale po prostu za każdym razem kiedy ja go wyłączam, to wszystko się resetuje. Wszystkie ustawienia się resetują, no i pupa. Nie wiem, czy to się da w jakiś sposób w jakimś pliku zapisać, czy coś w tym stylu. Szczerze powiedziawszy, niezbyt mnie to obchodzi, ale... Tak mnie to irytuje troszeczkę. Tak troszeczkę tylko. God damn it. O, haha! No twarz! Ojen. No i oczywiście muszę się ustawić pod tym i moja głowa jest niczym oczywiście ze stali i jestem w 100% odporny na spadające skrzynki z metalem w środku. Aż się dziwię, że ktoś jeszcze nie zrobił czegoś na rodzaj Everything Wrong With Ratchet & Clank. Taki cinema scenes od gier powinien być. To znaczy, wiem, że wiele jest tych parodii, nawet sam bym mógł coś takiego zrobić, ale nie mam zbytnio ochoty, czasu. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Przykład Sonic Chronicles 2. Albo choćby nawet tłumaczenie Sonika. Na przykład... Essay to Battle. Bo przyznam już się wam, że nagrałem, teraz wystarczy mi tylko przetłumaczyć to wszystko. A nagrywam Ratcheta, tak się wam przyznam, że teraz jest niedziela. Korzystam z majówki, haha, nagrywając odcinki. A to znaczy, no korzystam z majówki, bo nagrywanie filmów jest dla mnie przyjemne, więc dlaczego bym nie miał też to połączyć z... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Z czymś, co lubię. W majówce się zwykle robi to, co się lubi. Tak sądzę. Nie wiem, może ja jestem po prostu ten inny, który myśli inaczej. Aha, to my jeszcze nie zebraliśmy wszystkiego. Dobra. To jest MC Gaffin. Dobra. Mamy 5 na 6 przedmiotów. Jeszcze jeden nam został. Save game oczywiście. I teraz Mega Kill Blast Arena. Znowu jakaś arena? No dobra. To jadymy. Jestem ciekaw, czy niektóre tutaj rzeczy są wymagane jakieś gadżety specjalne. I w ogóle teraz wam pokażę menu wyboru. Jak to się odpalało? Ukośnik? Tak, ukośnik. Tak wiem, bardzo mała rozdzielczość. Co jest szczerze powiedziawszy dla mnie dziwne. Wiecie co, mini rakietą. Mini rakiety trochę pekspimy. Co mi się trochę nie podoba, że takie OP bronie mam, a tak do pupki one są, praktycznie. I finałowemu bossowi nic by nie zrobiły. No cóż, życie. Wow. Dobra, easy. Go easy on me. Dziwne jest też dla mnie to w tej grze, że za każdym razem tutaj zbieramy amunicję. Choćbyśmy mieli ją pełną, to i tak ją zbieramy. To jest kompletnie marnowaniem amunicji, jak na mnie. Chyba, że ja o czymś nie wiem. I raczej tak naprawdę ma jakąś, nie wiem, skrytkę na amunicję. Bo przecież jest to bardzo mało prawdopodobne. Więc jak możecie się domyślać, niektóre bronie robią więcej damage'a niż inne. I na przykład teraz ta rakieta robi więcej damage'a niż mój lancer. Aha, świetnie. Zarąbiście, 2 na 10. Zero kratek nieśmiertelności. No i nawalamy, kurde, aha. A z lancera to tak szybko idzie. Ktoś by pomyślał, że to będzie tak wolno z tego. Do it. Nice. A wcześniej aż tak szybko nie ginęli.
Podejrzane. Raczej tak w 3D było to bardziej ciekawe. Przepraszam. Bardziej ekscytujące, o. Tak lepiej chyba. Bardziej ekscytujące i bardziej, nie wiem co powiedzieć, satysfakcjonujące. Jak się zabiło przeciwnika używając... Uż ty mordę. Używając strategii. A nie tylko skakać i nawalać w innym miejscu przeciwnika, bo to nie jest w ogóle satysfakcjonujące. God damn it. Cały czas ciskam złe przyciski. Czy uda mi się tak... No nie, almost. God damn it. Dziwne jest to, że tak wolno broń. Normalnie w Ratchet & Clanku... W normalnym Ratchet & Clanku... O, może tak będzie to lepsze. Normalnie bym mógł po jakiejś... Nie wiem... Nie sekundzie, a... Nie wiem, z pół sekundy bym musiał tylko odczekać, aby mógł cokolwiek zrobić z bronią. Znaczy nie wszystkimi, na przykład... Combuster by nigdy się tak nie zachował. Nigdy bym nie zdradził. God damn it, zapomniałem o wybuchaniu. Dobra, nie wiesz co? Szanić to. Ja biorę mój kochany Lancer i mam wyrąbany na wszystkich. No, to jest szybkostrzelność, kurde. No i ostatnia część. Jej! Znaleźliśmy ostatnią część MC Gaffina. Teraz musimy tu... Communication Station. Ale się zrymował, fajnie. Schodzimy. Ratchet, hello. Dobra, i musimy się skontaktować z dużym Alem. Dobra, w każdym razie udało nam się zebrać MC Gaffina. I dowiadujemy się, że żeby go aktywować, musimy się dostać... Mieć dostęp do specjalnego infolinka w zabezpieczonej przestrzeni. Nie. I musimy też zdobyć kody. No i... No i musimy pokonać Maksymiliana. To jest nasz główny nemezis. I tak, to jest ten sam gość, który występował w filmie Secret Agent Clank w Ratchet & Clanku Trójce. W zakończeniu. Dobra. Więc będziemy musieli go pokonać i będziemy wtedy mogli iść sobie do naszego domu. A szkoda, że nie wyszło to Going Home. Teraz gramy w Going Mobile, więc Going Home, tak. No trudno. Fajnie by było, gdyby ktoś znalazł w jakichś, wiecie, starych magazynach Insomniaka jakieś prototypy i nagle tak, no, prototyp Ratchet & Clank, prototyp Ratchet & Clank 2, prototyp Ratchet & Clank 3, Ritz GM, nie, GH. I takie, co to jest? Co to jest w ogóle za jakiś nośnik? Dobra, jakimś tutaj czytnikiem udaje się to uzyskać i tu oczom się ukazuje Ratchet & Clank Going Home. I takie, what the fuck? Dobra. Jej, mamy teraz nową broń. Pacyfist bonus. Aha, dostajemy po prostu bonus za bycie pacyfistą, czyli nie za bicie ani jednego przeciwnika. Nie, o tym zapomniałem. O, widzicie, mamy tylko 3 stage'a, a jeszcze mamy jakieś 15 minut. Nika Kill Blaster, no znowu. A ja już tu byłem. Ej, może tutaj spróbuję zrobić. Aha, dobra, więc Circuit Jammer sprawia, że możemy wreszcie zniszczyć te ściany tutaj. Więc wybierzmy go sobie. Say what? On coś takiego robi? Ej, jak go można jeszcze upgrade'ować, to byłby fajną bronią. Tylko szkoda, że bardzo mało damage'a robi.
Więc praktycznie... Zaraz, to nam przypadki jedno miejsce nie zostaje zaraz. Lancer, dobra. To... Jeszcze Rhino. I ten na broń, której nie kupiłem. No co tak, zostaje nam jeszcze jedno dodatkowe miejsce. Lel. Ale beka. Beka stopa po prostu. Ale tak, to był bardzo zły pomysł używanie full lancera, Circuit Jammera na normalnych przeciwnikach. Chyba, że zaraz zostaniemy przywitani przez jakiegoś gościa ściany. I wtedy dopiero będzie potrzebny ten Circuit Jammer. Ej, to by było nawet fajnie. Dobra, co, żyjemy go? Szczerze, to trochę mi wygląda, jakby ktoś po prostu usunął jakąś część poziomu. Trochę się tutaj nie postarali. Mogli jakąś zrobić grafikę zniszczoną. I wiem, że stare komórki by to mogły wytrzymać, bo jeżeli coś taką grę wytrzymały, to nie sądzę, że byłby jakikolwiek problem z jeszcze jedną grafiką. To znaczy, właściwie z dwoma, bo trzeba by było zainicjować, żeby to się od dołu i od góry tylko włączało. Więc no byłoby spoko chyba. I założę się, że na pewno jest jakiś usunięty, nieużywany content w tej grze, więc gdyby twórcy na przykład go usunęli tak kompletnie i zastąpili go tymi dwoma grafikami, to sądzę, żeby wszystko wytrzymało. Ciekawy jestem, czy jest jakiś dekompiler tej całej gry. Żeby można było ją jakoś modować czy coś. Byłoby fajnie, chyba. Dobra, więc praktycznie pójdę na Maksymiliana tylko z jedną upgrade'owaną broń na maksa. Z bronią wymaksowaną. Tak, Maksymilian, hehe. Ja coś tutaj źle zrobiłem. Aha, bo ja to... Aaa, dobra, jestem głupi. Ja tu muszę zejść. Dobra. Dobra, przepraszam. Zauważyłem mój błąd, jestem głupim psiakiem, przepraszam. No i myk. Chyba, że jeszcze dostaniemy broń na zniwelowanie tych laserów. Chociaż chwila. Mam pewien pomysł. Kto się uda, to jestem zaskoczony. Nope. Więc nie będę zaskoczony dzisiaj. Chyba. Dobra, to myk. 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 Nie. Dobrze, że nam się nie zrobił ten glitch, co w poprzednim odcinku. Ale nie, glitch w poprzednim odcinku był po prostu epicki, jak na moje. To był glitch nad glitchami. Co to za kulka? Przypomina mi trochę, wiecie, piłkę do basketball. Koszykówka? Do koszykówki chyba tak. Nie pamiętam, jak to się nazywało. O, śrubka tytanowa. Jak fajnie, że ją zauważyłem. Ale heca. Ogólnie możemy też z takich na wpół platform, nie wiem jak to nazwać, przez platformy, które możemy przelecieć od dołu, możemy z nich spadać używając klucza. A raczej ataku górnego z klucza. Dobra. I? Boja? Braj Pounce. Czy to jest jakaś kolejna nowa broń? To znaczy, że nie będziemy mieli żadnego wolnego miejsca. Maktar Casino. O, pamiętam, co? Nie no, nic tu nie ma. Mini Rocket Circle Jam, Laser Gift. No tak. Hello? Pajole? Co to jest? Aha! Dobra. Przekupstwo po prostu. Jakoś to się fajnie nazywało. Pamiętam, że była fajna nazwa na... haracz! O! Daliśmy mu haracz, on nas przepuścił. Czyli teoretycznie by chyba dało się nawet zgliczować tak, żeby on nas po prostu przepuścił.
Założę się, że dałoby się. W końcu w tej grze mogę... No, widzieliśmy na co tą grę stać. Już chyba nic mnie nie zdziwi. Wii. No to idziemy i rozwalamy wszystko na naszej drodze. Chociaż tu przyjdę sobie po śrubkę. Żeby było fajnie. 18 na 30, już chyba tych 30 nie zdobędziemy, mam takie dziwne wrażenie. Dziwnie tak bez muzyki. Ja nadal, chociaż już nagrałem dwa odcinki, to nadal nie mogę się przyzwyczaić na brak muzyki w tej grze. To jest nie fair. Gry nie powinny mieć gry powinny mieć muzykę. Jakakolwiek brzydka by ona nie była, to powinna, to każda gra powinna mieć muzykę. Nawet E.T. Chociaż wiem, że wielu ludzi to by teraz pewnie mi uszy zdarło. Za to, że mówię, że E.T. ma chociaż muzykę i jest dobry. Ale no ja już to dużo razy mówiłem, że E.T.'ego grę to ja szanuję za to, za wkład włożony w robotę w nią. Bo ludzie, no w miesiąc praktycznie, czy tam dwa miesiące grę zrobić, no to się po prostu tego nie da zrobić. Zobaczcie, ile ja pracuję chociażby nad Sonic Chronicles 2. To powiem wam, że jeszcze nawet nie zacząłem programować tej gry. Po prostu mam jak na razie zaczęty scenariusz i mam grafiki postaci. Jeszcze nawet nie zacząłem robienia gry. Jak na moje. Dobra. Dotarliśmy do jego biura. Ale gdzieś on nam spierdzielił po prostu. No, najzwyczajniej w świecie nam spierdzielił gość. I teraz musimy go szukać. A czy to jest przypadkiem... Nie wiem. W każdym razie Maximilian chce się dostać do naszego świata. Bo on jest bardzo głupi. No. Dokładnie. On jest bardzo głupi. I no. Bios. Dostajemy się do biosu i to jest przedostatni poziom. Nawet jeżeli by nam to zajęło troszeczkę, to sądzę, że nie zastopuję tego odcinka. Kurde, w tym tygodniu mam strasznie dużo zakończeń serii. Który... Dajcie mi kasę. Ja chcę tamtą ostatnią broń kupić. Żeby było fajnie. Ale fajnie. Ile pieniążków, ile śrubek. Pomyliły mi się serie. Znaczy nie, serie gier, nie serie moje w sensie let's play. Zaraz by powiedział, zaraz Pixel, ale ty przecież nie prowadzisz żadnej serii z Mario. Póki co. Bo w wakacje będzie Mario 64 na Wii. Znaczy na wirtualną konsolę Nintendo 64 Wii. Ale fajnie było to nagrać jednak z Nintendo 64 oryginalnej. Tylko drogie jest to. Znaczy, konsola by nawet aż tak droga nie była, ale już załatwić co jest Super Mario 64 oryginalne, to już bym chyba... Taniej by mnie wyszło, gdybym kupił sobie tak zwanego multikarta do Nintendo 64, żeby po prostu podłączam sobie kartę SD lub microSD i ona odczytuje z pamięci swojej ROMy, jakie tam sobie zainstaluję i wtedy mogę sobie grać w jakiekolwiek gry chcę. To by było bardzo fajne, żeby uruchomić jakieś prototypy gier, na przykład Glower 2. No i byłoby fajnie. No i chyba właśnie się będę przyczyniał do tego, ale wolałbym bądź co mówić najpierw chociaż jedną grę mieć oryginalną na to Nintendo 64. I to na 100% by było Super Mario 64. Stop right there! Coś tu jest? O, to nowa śrubka. Nawet się nie spodziewałem. Myślałem po prostu, że albo trafię na kolce, albo tam będą jakieś skrzynki. Z nowej śrubki bym się w życiu nie spodziewał. Dobra, do it. Nice. Chyba by było przyjemniej, gdybym sobie po prostu wyłączył kompletnie słuchawki, żebym nic nie słyszał, to bym przynajmniej miał jakieś takie... nie wiem jak to powiedzieć.
przyzwyczajeni, że przynajmniej nic nie słyszę, a tak to słyszę dźwięki i to jest trochę dziwne. Że nie gra w tle żadna muzyka. O, infoblink bot. So another high security OS area. Dobra, dotarliśmy i musimy do kolejnego poziomu iść, żeby zabezpieczyć system. Znaczy, łącznik między systemem a prawdziwym światem. O. Innymi słowem, musimy pokonać Maksymiliana teraz. Nuts and Balls, czyli najgorsza część Banjo-Kazooie. Wydana tylko na Xboxa. Chyba pierwszego, jak nie, na 360, nie wiem. Level 10, innymi słowem... Finał Boss! Raczej droga najpierw do tego finałowego bossa. I tutaj dużo śrubek mamy. Dużo amunicji. Ale i tak, nawalamy, żeby szybko tam dotrzeć. Halo? O. Czasami załapuje to przechodzenie przez platformę, a czasami nie. Glitche. Siup. Te parkiery, kurde. Tak wolę te parkury zresztą. 3D. Więcej glitchy. Znaczy tak, te nasze raczej tej klanki już takich glitchy fajnie nie mają, chociaż to są Destruction ma bardzo fajnie glitchy. I to był praktycznie tyle. Nexus też. Ma bardzo fajny glitch, w którym można pomijać duże część poziomów. Dobra, myk, kurde, bel. No i jadymy teraz. Teraz muszę manipulować tym wszystkim, żeby przechodzić przez to. O Boże. No nie, tutaj już nie. Skaczemy sobie po ścianach, bo każdy normalnie skacze sobie po ścianach. W sumie to chyba nie jest nawet możliwe, żeby tak, wiecie, w nieskończoność sobie skakać po takich ścianach. Nawet jakikolwiek by parkurowiec nie był, to i tak chyba to jest niemożliwe fizycznie. W końcu sobie spadł, bo grawitacja. Albo po prostu już by spadł bez sił. Byłby wyczerpany, po prostu. No. Spadłby bez sił, no to raczej jest wiadomo. Co tu jest? Kolce, świetnie. Nie ma to jak się wbić w kolce, co nie? Dokładnie. Kiedy ja sobie pójdę po tą śrubkę. 20 z 30 brakuje nam 10, ale już nie będę się po żadnym wracał, nie będę baktakował ani nic, żeby tutaj ludziom nie robić na przekór. Oni by już bardzo... Wszyscy już by bardzo chcieli koniec tej serii i powrót do 3D Ratchetów, a nie tutaj. Chociaż przyznam, że chyba Ratchet & Clank oraz Sonic to są chyba takie moje dwie najpopularniejsze serie na kanale. Albo ludzie się cieszą z Sonika, albo pytają się kiedy Ratchet. No cóż, no dwie takie serie, które niezbyt dużo ludzi nagrywa. A już w szczególności Polacy, jeżeli chodzi o Sonika. Bo Ratchet też tam jakoś uchodzi. Ale to już jest też taka różnica, że niezbyt dużo ludzi nagrywa z konsoli. I to też właśnie... Nie wiem, automatycznie wychodzi na to, że niezbyt dużo ludzi też nagrywa Ratchet & Clanka. Bo jak tak mało ludzi nagrywa z konsoli, tak jeszcze mniej nagrywa Ratchet & Clanka. Ponieważ no nie wszyscy po prostu lubią tą serię. Ale dziwne, bo jak... Na mój rozum to raczej Ratchet & Clank to jest taka seria dla każdego. A już nawet nie wspomnę o tym, że teraz ten remaster wyszedł, więc już kompletnie może być dla każdego, ponieważ każdy może to na nowo. Chociaż jak dla mnie to fabuła powinna być kontynuowana, a nie żaden remaster, kurde. To jest, jak dla mnie to jest takie
trochę na lenistwo. Kurde, skończyły nam się pomysły na fabułę. To co zrobić, co zrobić? Zatrudniamy nowego pisarza, który by sobie po prostu... Zatrudniamy albo nowych pisarzy do grupy tego starego, żeby jakieś pomysły wyszły, albo albo coś innego. Dobra, dawać pomysły. Pierwszy lepszy pomysł wygrywa. Zróbmy remaster. To dobry pomysł. Robimy to. No tak mniej więcej to działa. Jak dla mnie to jest... No, głupie po prostu. Fakt faktem, że bardzo mi się film podobał Ratchet & Clank, ale no... Myślę, że nawet ten film mógłby być przedłużeniem fabuły, albo... Nie wiem, że tak naprawdę... to nie wiem, coś wszystkich po prostu cofnęło w czasie, czy coś. Taka by mogła być fabuła. To by było dobre. A nie kurde, że... A, od nowa. Czy ja dziękuję bardzo. A już w szczególności, że to film jest remasterem gry, a nie gra sama. Tak już taki mały spoiler. To nie jest jakoś zbytni spoiler. Nawet w każdej recenzji, gdzie jest mi opis fabuły, moglibyście z tego wywnioskować. Ale byłem, film mi się spodobał. Na pewno w grę sobie zagram, jak za jakieś 5 lat będę miał PS4. I chyba sobie od razu kupię to całe ulepszone PS4, o których są takie pogłoski. Plotki. O, nie pogłoski, tylko plotki. To właściwie to jedno i to samo praktycznie. Chociaż nie wiem, czy jest jakaś wielka różnica. Może w niektórych grach byłby bardziej stałe FPS, czy to jest aż taka wielka różnica? No, ostatnia linia obrony. Więc teraz tylko nam pozostaje... zniszczenie Maksymiliana, jego... Nie, zastopowanie, o. Więc jakie są szanse, że jest za tymi drzwiami? 98,072%. No. A tu się nagle okazuje, że te 2% i o, nie ma go. Boss room, czyli level 11. Jest już 32 minuta, ale co tam? Nawet specjalna nowa grafika. Gold Sprocket. Dziwnie to się nazywa, ale dobra. Cutscenka. O Boże, cutscenka. Czy wyjdzie z tego? Z tej kuli? O mój Boże, wychodzi z tej kuli. No, brzydko wygląda. Evanescent Agent Clank and his valet. Valet, czyli... woziciel. Szofer. Bo w całej tej... w całych tych filmach to raczej odgrywa rolę szofera. Dobra, więc teraz tylko on chce od nas MC Gaffina, ale my się nie damy. Co się ma dziać, to się nie stanie. My go powstrzymamy. I na sobie tyle razy za pierwszym razem zginąłem na tej walce, ale no chyba się opłacało. Więc jeżeli mogliście się domyśleć, to tak, wystarczy, że będziemy nawalać tą kulkę i niszczyć osłony. Żeby było fajnie. A on jest tak w kółko tylko praktycznie nawalał. A musimy po prostu go cały czas no, nawalać. Tym, co mamy. Oż ty w mordę. Więcej was matka nie miała. Dobra, użyję bomby grawitacyjnej, ponieważ ona od razu tych dwie bariery atakuje. Co jest mi bardzo pomocne. Nie chcę zginąć, okej? Okay? God damn it! Aha, jeszcze dodatkowo straciłem całą amunicję, więc pójdę szybko do gadżetronu. Tak, szkoda, że mnie nadal nie... Szkoda, że nadal na ten defragment... Teaser? Mam dziwne wrażenie, że defragment teaser był taką podstawą do stworzenia tego pixelatora.
w tym nowym Ratchet & Clanku. Bo coś. One mają. No, nie to samo działanie, ale. Nie wiem, taki w miarę podobny wygląd one mają. To znaczy defragmentacja. No nie wiem. Najpierw będę nawalał tym. O, całe to nawet przeszkadza. Fajnie. Znaczy fajnie by było, gdybym to jakieś obrażenia bardzo duże zadawało. Aby gdybyśmy chociaż mieli pasek życia bossa, ale nie, po co? Say what? One się leteportują! A więc dobra, ja ich po prostu olewam w takim razie. Jak one się leteportują. Ała. Takie leteporty tutaj. No on jest bardzo niebezpieczny, bądź co, bądź on mi tutaj najwięcej za obrażeń. O kurde. Mini rokiet? Rokiet. Mini rokiet, o Boże. Prawie jak mini, nie wiem, Star Fox. Swoją drogą, Star Fox Zero wyszedł. Jej! Nigdy nie grałem w Star Foxa. Jej! Ale co z tego? Star Fox Zero wyszedł. I Star Fox jakiś też inny na 3DS-a bodajże wyszedł. No dobra, rakieta też jakieś obrażenie zadaje takie. To mi się przyda. No bo to ja idę teraz na drugą stronę. Żeby sobie wziąć. Pewnie tam jest też na notach. Zaraz, czy to działko spawnuje te roboty, czy mi się zdaje? Czy może ja po prostu mam zwidy? Bo aż tak bardzo się kolan naćpałem. Wszystko jest prawdopodobne. Wszystko może się zdarzyć. Kurde bele! Dobra. Okej, okay, więc teraz atakujemy samo działko. Znaczy działko. Nie jest działko, ale dobra. Chrzanić to. Dobra. To jest bardziej stresujące niż się wydaje. Do it! Do it! Do it! Do it! No tak, to spawnuje to. Popierdółki. Dobra, teraz sobie przełączymy na lancera. Ała! Dobra, szybko. Jesteś na levelu 3, mój lancerze. Nie mów mi, że jesteś aż taki słaby. No nie! Goddammit, to nie jest przynajmniej aż tak aż tak denerwujące jak w Ratchecie. Ratchecie. Raymanie. Czy. Zaraz, czy mnie przypadkiem. Nie, nadal mnie jesteś. Kurde! Teraz dwa. Continue. Dobra, trzeba rozruszać rękę. No i jadymy. Kolejny raz. Widzę jednak, że to jest błąd, że nie levelowałem wszystkich broni. I o tej taktyce już mówiłem w pierwszym let's playu z Ratchet & Clanka, czyli no z Ratchet & Clanka 1, że moją taktyką jest, żeby levelować wszystkie bronie tak, żeby były na mniej więcej równym poziomie. No i co? No i no pupsko. Najpierw użyję Gravity Bomby, tak jak wcześniej. Tak, nucę sobie soundtrack z Undertale w Ratchecie & Clanku. Bardzo mało. No cóż. Undertale, fajna gra, grałem, bardzo fajna. Znaczy nie przeszedłem, bo z tego co wiem, najlepiej to jest na ślepo grać. A ja to ślepo chciałem zachować na let's play sobie.
Nie wiem, o co chodzi w Undertale, znam fabułę w ogóle, ale jakoś tak nie chciałem w to zagrać, żeby sobie nie zepsuć reakcji na przykład na Let's Playu. Prawdopodobnie. Bardzo mi się gra spodobała, chciałem z niej zrobić... Już od razu wiedziałem, jak ją zobaczyłem. Ej. No ej. Ej. Mm. Że... O! To jest dobre, ja z tego robię Let's Play. Tak praktycznie się zaczęło to, że chciałem nagrać Undertale. Świetnie. To mini rakieta, kurde. Na Wicie to było znacznie łatwiejsze. Nie wiem czemu. Może przez to, że miałem po prostu tam łatwe kontrolki i mnie ręka nie bolała. Jak teraz. Bo teraz mnie strasznie boli. Może bym tak sobie osunął klawiaturę, żebym miał lepszy chwyt. Nie wiem, jak to nazywać, ale nazywam to chwytem. Okej. To powiedzmy, że jest... Powiedzmy, że już jest jakoś lepiej. A dostałem mój pan. I to jest fajne, że ja praktycznie tu jestem bezpieczny przed tymi robotami, bo one nie chodzą tu po środku, tylko... O jest. Nie chodzą tu po środku, tylko na górze albo na dole. To jest spoko, zobaczcie. Dobra, już tak mało zostało, już tak mało zostało. Tak mało mi zaś życia zostało. To też nie jest zbytnio fajne. Nie polecam, jak wam zostaje też mało życia, to nie polecam. Dobra. Dobra. Do it. No nie, znowu, zostało mi tylko... Został mi jeszcze Circuit Jammer właśnie, ale no... To mi tyle daje, co nic. Dobra. O Boże, jak w Raymanie 3 się czuję, tylko że tutaj jestem taki mniej zdenerwowany troszkę. Goddammit, puśćcie mnie! Tu jest walka między nie, co? Walka między życiem a śmiercią. No i jest! GG! GG, GG, udało się! Nice! I teraz musimy się tylko stąd wydostać. Klank. Skonektuje MC Gaffina, nie wiem jak. Skonektuje. I wyjdziemy gdzieś. Jej, graliśmy godzinę, 6 minut i 24 sekundy. Wszystkie te nowe śrubki 21. Pełny wynik 185 020. No i animacja taka gratulująca. Do you like to play in the game again in challenge mode? Nie. Tak, to było tyle z Ratchet & Clank Going Mobile. Następny oczywiście Let's Play to będzie Ratchet & Clank, Ratchet Gladiator. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, pa pa.